Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa niezmiernie ciepło, wręcz gorąco w naszych gościnnych progach. Progach Poleskiego Centrum Kultury i zapraszam Państwa na wyjątkowy wieczór z muzyką i z poezją. Muszę Państwu powiedzieć, że do tego wieczoru przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo długo, ale nie dlatego, że nam się nie chciało, albo nie mieliśmy czasu, tylko chcieliśmy to zrobić bardzo, bardzo porządnie, bo mamy zacnych autorów, pana Czesława, pana Mirka. Za chwilę Państwo będziecie mogli się z nimi spotkać. Zapraszam tutaj pana Czesława Nowaka. Zwołaj mnie do niego. Wzięłem swym krokiem, wkraczam w scenę. Dobry wieczór. Siądźmy. Lecz świecz. Tą poetycką drogą trzeba usiąść. Panie Czesławie, również zacznę. Może urodził się pan w Czarnieckiej Górze, tam pan mieszka, ale tyle powiedzieć, to nic nie powiedzieć, bo pan jest wielkim miłośnikiem regionu, popularyzatorem wartości turystycznych tego regionu. Skąd się wziął ten lokalny patriotyzm? Myślę, że o mojej miłości do tej miejscowości, w której się urodziłem, zdecydowała moja rodzina. Pradziadkowi, ojcowi, dziadowi. Nie ukrywam, że również bardzo silny akcent otrzymałem od mojego brata Stanisława, który na ostatnich latach postanowił spisać, że tak powiem, dzieje nie tylko naszej miejscowości, ale dzieje również Świętokrzyskiego wzdłuż rzeki Czarnej. Stąd zaszczepił we mnie tą taką dobrą, powiedziałbym, manierę zajęcia się historią mojej miejscowości, mojego regionu. Od co, jeśli chodzi o kwestię spojrzenia na region, na to, co mnie się w tym regionie podoba, ale trzeba by chyba powiedzieć nie za wiele, bo czas ucieka. To przecież Czarniecka Góra w okresie między 1892 a 1939 to jedno z najbardziej popularnych, znanych uzdrowisk w Polsce. Nie tylko znane, również w szerokim świecie. Oddaję. Tak ładnie, płynnie przeszliśmy. No to co, do roboty, tak? Prezentujemy twórczość, zaczniemy od pierwsza. Dla siebie brzmi bardzo romantycznie, panie Czesławie, oczywiście. Dla siebie. Jestem wschodem słońca, krawędź słońca. Pani oszyn ten wschody, ponad brachami gór, potrwa nie jest w floty, czynią swe biegną do ciebie, moją. Tylko czas dzieli granicę rozłąki, bo do tych dłoni czuję serce bliskie tchnienie, jak wiosna nowego przebytania. Dziś przywołam nową miłość, czy ją masz i masz ją szczęście, czy go masz. Napisałem 13 stycznia 1973 roku dla swojej damy serca, jeszcze nie małżonki,
obecny oczywiście już, jesteśmy 50 lat ze sobą, ale to był wiersz w tym roku napisany dla mnie. Teraz będzie zapowiadany dialog poetycki damsko-męski. Najpierw wiersz Kim jesteś będzie recytował pan Czesław, a odpowie mu rozmiłowana w poetyckim słowie pani Ewa Waszyńska. Kim jesteś? Jesteś jak rur, tonem głębujący. Jesteś jak ptak, lodem swym koszulący. Jesteś jak znak, którego czuję, zakazany owoc, w tym tak mocno gostuje. Jesteś natchnieniem, gorką smutku, mgłą z wierną szczęściem, nie mającym skutku. Jesteś miłością, której dotyk zbawił nie tylko uczucia, lecz i serce za nami. Czym możesz być nadzieją w przeszłości? Czy w słowach powagi zbędziesz tą miłością? To życzenia dla ciebie, choć pytań jest mnóstwo. Czy szczerości w ich słowach potwierdzą te buchy? Ja to wszystko już kwestię pieszczą. Niech w dniu uroczystym w serce Ci pomoże. Spojrzałam w ciepłowne oczy, zadrżałam. Powieki oniemiały krótką chwilą wstydu, niegrzecznym. Uśpiłaś to spojrzenie. Bardzo chciałam poznać Twych oczu bliskie powiek drżenie. Krawędzie ust gorący, rozchylone w potrzebie uśpionym pożądaniem, namiętnie pieszczą te spojrzenie. Chodź ze mną, wielki. Kochaj mnie. Uczuć potęga, niech wzmaga serca bicie, na oczy płoną i niech się spełnia mocy miłości mej wybawienia. No, zrobiło się nastrojowo, zmysłowo, wręcz duszno. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Nieźle się zapowiada. Mieli Państwo takim sztandarowym utworem pana Czesława. Jest utwór Kim jesteś, bardzo ciepło przyjęty w piwnicy pod bananami. A więc do hymnu powstań, Kim jesteś zaśpiewa Marek Wedes. Niech w dniu uroczystym, niech w dniu uroczystym
miłością, czy w słowach Quo Vadis będziesz tą miłością. Do życzenia dla ciebie, choć pytań jest tak mnóstwo, czy w szczerości mi słowa, czy w szczerości mi słowa potwierdzą te bóstwo. Kwiaty wszystkie w ogrodzie już swe stopy mieszczą. Nie wiem, kim jestem, ale wiem, że jestem zachwycony. Marek i Ania. Ania i Marek. Teraz wiersz, który idealnie wpisuje się w kalendarz. Tęsknota wiosny recytuje Alicja Maszelska. Malowano zielenią. Tam łzami rosną rosną serce wiosennym porankiem. Oniemiała, otoczona bliską mi przestrzenią, stwierdzę, jak trudno przyszło cieszyć się kochankiem. Nie znajdę tam ciebie. Powiem, wszak jest kwiatu pączką, porannym słońcem, rumieńcem różanym, życia nowego i nadziei wątkiem. Ale jeszcze nie do końca w pieszczotach zerwanym. Pójdę na te łąki malowane wiosną. Ciszę głęboką chcę zerwać krzykiem mojej duszy. Ptaki skrzydłami swe odgłosy niosą w świętokrzyskich jodłach. Ich śpiew serce moje wzruszy. Może tam widok twój znajdę, szukany przez czas wyczekiwań i nadziei wzloty. Niech wiosna rozpali uczuć płomień znany, rozbudzi więź serc naszych w potrzebie pieszczoty. Teraz kolejny wiersz, będący przejawem lokalnego patriotyzmu. Świętokrzyska ballada, to recytuje ten wiersz Ewa Fryska. Również uczennica drugiego Elo i również oklaska. To tylko księżyc puka jasną nocą i błękit swój w mym oknie, z rozkoszą rozlewa. A w horyzoncie pól gwiazdy w walcu namiętnym wierzchołki jodeł pieszczą. Tak blisko mnie dotykam ich młodością. Zapachu knie i woni zamyka się przyszłością. Tych leśnych ścieżek, wydeptanych ślad, wkrywałam paproci. I tylko konwalie oddają oczom błękitny swój blask, ciesząc się stanem mej tam obecności. A ja wciąż szukam ciebie tam, w tęsknocie codzienności. Komu serce oddać mam w potrzebie kruchej namiętności. Ponownie zrobi się namiętnie i zmysłowo, ponieważ wiersz pod tytułem Pragnienie recytuje Jaś Byczek, uczeń drugiego Jano. Zapraszam. Wiersz Pragnienie. Zwabiłeś mnie obrazem zaczarowanym złoto. Ucieka poza ramy nagich myśli. Tworzy potęgę nieskromności.
Niemoc dotyku gasi frywolne pragnienie źródła gorącego spełnienia. Nie jesteś moim, to tylko sen. Moi drodzy, jedni mówią o niej, że pozwala przetrwać, inni, że tylko zaciemnia obraz rzeczywistości. Nadzieja. Tę piosenkę wykonają Ania Pacieka i Marek Merec. Mamy nadzieję, właśnie na tylko sekundę, tę nadzieję zawsze. Jak najdobitniej wybrzmiał wiersz pod tytułem Krzyk serca, a wyrecytuje go aktor Teatru Polskiego, pan Waldemar Kota. Z ogromne brawa! Proszę bardzo. Krzyk serca. Och, krzyk serca. Krzyk. Echo krzykiem niesie rozmaite wieści. Ono ciebie mocarzem.
długo, więc nie mieści niepotrzebnych słów ciężaru. Zapach kwiatów zapomniany już nie pieści zmysłów woni, a krzyk serca rani psami bezmiar smutku w szarej toni. Krzycz, serce moje, krzycz, nie daj zapomnieć przysięgi słów oddanych wieczności, złożone na chwiejny pochybel mi tręgi, szarpią rany minionej przeszłości. Kwiaty w wazonie, otulone ciszą, nie cieszą już oczu, blask ich wątpliwy, wtulone płatki swoje skargi piszą w oziębłość uczuć i los ich tkliwy. Niebo Finezji w obawach moich brakło spełnienia. Była halinka, figlarna psotka, parkietu dama, zwinna jak piórko. Kiedy do walca już pierwsza zwrotka, ona najlżejszą poezji nutką. Była też Kasia, cudna pychotka, dumna wyniosła, mentorka pierwsza. Urokiem słowa jak zwinna trzpiotka zaskoczyć może z jednego wiersza. Tu ograżenie warto też słówko, zaborcza, bas, bestia, poemat. I dla Krystyny we mnie braknie, ona rozumie jej piękny klimat. Określić dzisiaj ramy poezji może też Wena imię Beaty, by stworzyć dla niej gorące strofy, układać miłe słów, poemat. Dla Bogusławy oddałem wiarę, jej wartość wielką poznała w wersach wspólnej poezji dwutaktem zwanej, swą szczerą przyjaźń składałem w wierszach. Przyszło mnie także zaznaczyć miło słowa tęsknoty do gór jej skalistych, więc to dla ciebie ma Bogu miło. W wierszach mych składam klimat ojczysty. O Magdalenie jest tu za wcześnie tworzyć lawinę słów w poematach. Moje nadzieje szronem okryte, tęsknoty słabość składam po latach. Lecz nie ma takiej w poezji weny, tej, którą inna zastąpić może. Ona jutrzenką jest w nieboskłonie, do zgonnej wieży śluby me złoże. Tu każdą wenę pokochać można, gdy nadmiar uczuć błądzi w ciemności. Trzeba się uczyć serca poezji, by zakosztować miary czułości. Pan Waldemar za chwilkę znowu będzie recytował, ale najpierw kolejny przejaw lokalnego patriotyzmu, utwór Piękna Ziemio Świętokrzyska. I starego parka strzegą ukryte kwiaty, najpiękniejsze twoje górskich ścieżek szlaki, święty krzyż wyznacza ku niebu swe znaki. Piękna ziemio świętokrzyska, tyś krainą wiecznych marzeń. Nie ma takiej drugiej w świecie, jak cię kochać czas pokaże, pokaże. Żeromskiemu szklane wyśniłaś pałace, w bohaterskich bitwach partyzantom datę. Świerków tych i odeł, potęgą natury, koło Boża stokiem zdobyć naszych gór.
gdyż kraina wiecznych marzeń nie ma takiej drugiej w świecie, jak cię kochać. Czas pokaże, pokaże. Zagubieni. Może odnajdziemy siebie wśród zagubionych ścieżek uciekającego życia. Mozołem dobrych wspomnień ułożymy jeszcze dla nas dywan szczęśliwości. Może jeszcze płomień swą iskrą nadziei rozbudzi namiętność złożoną w ścianę uwikłanej przeszłości. Może jeszcze zmęczone uczucie nie zagubi pragnienia. Odnajdzie błogi odpoczynek na łożu przemijającego istnienia. A może oddamy siebie iskrę uwielbienia? Czy zechcemy jeszcze? Uczuć, której już nie ma, za mą tęsknotę, która umiera i za ten uśmiech, który czaruje i za spojrzenia, które kosztuje, za namiętności mi znane i za pragnienie, dobrze ci znane. Za wszystkie moje grzechy, słabości, już się nie wstydzę, wszak to z miłości. Dziękuję. Mili Państwo, ja mam taką zasadę, że nie jeżdżę tam, gdzie nie byłem. To jest bardzo ekonomiczna zasada, ale niektórzy lubią sobie gdzieś ruszyć. Wiersz Polska nam trzeba, recytuje Olek Kopański, a później recytuje wiersz pod tytułem Boska i zrobi to jak to on, Boska. W Polskę nam trzeba, drodzy rodacy. Z Polską na ustach chwałą, aby nam tylko sił wystarczyło zadbać o wolność jej całą. O demokrację, swobodę stanu, o równe nam wszelkie prawa. Niech nie stanowi o jego wadze przewaga siły. Poselska nawa. Naród z wyboru, zda się powiedzieć, nadał im mandat przewagi. Lecz słów niepokornych mnożą się razy, nie widać końca zniewagi. Podzielił naród, rozbił rodziny, polski charyzmat, wiary. To go pojedna i w nim ukoi ból niekończącej się spary. Niech bohatery z grobów powstaną, ułożą nam nowe sztandary, jeśli współcześni ziemi synowie tworzą za życia majdany. Mądrość niech każe szukać przyszłości, miarą jej dobro narodu. Potrzebą chwili niechaj się stanie zerwać mądrości kajdany. Yeah.
przebyłaś. Nie znajduję już wspomnienia, kiedy tuląc twoją postać chciałem kusić swe marzenia. Swym uśmiechem skusisz diabła. Cóż mnie zatem siła woli? Nie odnajdę drogi jutra, kiedy niemoc uczuć boli. Czasem ktoś odważnie spojrzy na urody znaki twoje. Wnet zrozumie to wyznanie w tej poezji. My we dwoje. Wszak poezja lustrem duszy. W niej odnajdziesz życia sedno, więc pokochaj me wyznanie. Ja i ty już w niej to jedność. Dziś przenoszę myśli błogie w otchłań pragnień zakazanych. Nie odgadniesz uczuć moich, błądząc w ścieżkach nam nieznanych. Gdzie jesteś, moja Polska? Gdzie jesteś, moja Polska? Żagle twojej wiatr zimnej północy. Tak bardzo cię kocham. Kocham z całej mocy. Jak mam powtórzyć? Jak oddać me serce? Jak nadziei w twoje jutro poszukać w rozterce? Ból szarpie me myśli i trwoga ma wielką. Czy zdołasz dźwignąć zmian tych? Waga wielka. Czy twoi synowie, którym dałaś wiarę, odnajdą drogę od przynajmniej miarę? Chcę tobie, Polsko, uczynić błaganie. Niech wielkim marzeniem o twojej wielkości, w potędze czynów godnych nam, się stanie. Zapraszam ponownie pana Waldemara. Usłyszymy wiersz o intrygującym, oksymoronicznym tytule Dyktat Słabości. W popiołach mam szukać w sercu nowych treści, choć zgliszcza jeszcze dopalać się muszą. Śmierć dalej w świecie żniwo swoje zbiera, w ludzkiej nienawiści dobroć się zaciera. W imię swego Boga, nie myśląc o ziemi, sztandary rozwija człowiek każdej wiary. Wartości jedyne uparcie nam wpaja, on jest najważniejszy. On dyktuje miarę. Lecz opamiętania czas przychodzi nagły. Dla wszystkich miara jedności bliskie. Porzuć złe zapędy. Tyś wielki człowieku. Dla dobra swej ziemi i dobra wspólnego. Mamy wszyscy dosyć.
jeszcze ty nie będziesz znosić naszego cierpienia. Mamy wszyscy dosyć, nie liczę na lepsze mego życia drogi, lecz pomóż tym dzieciom, bo chcą twej miłości. I szacunku twoim. Nie liczę na jeszcze i nie będzie znosić naszego cierpienia. Mamy wszyscy dosyć. Nie liczę na lepsze mego życia drogi, lecz pomóż tym dzieciom, bo chcą twej miłości. I szacunku twoim. I chciałem do wszystkich, co występowali, na scenę zaprosić. Marcin, może wszystkich po nazwiskach, imiona znasz? Sprawdzimy moją pamięć. No to jedziemy. Sprawdzamy pamięć. Wy już jesteście, pan Waldemar Tomasz oczywiście. Damiana Gola również zaprosimy. Panią Ewę Faszyńską również. Pana rektora Piotra Sałaty jak najbardziej. Pan Darek Pernatek jeszcze jest. Pan Mirosław. Pojechał chyba. Tak, grupa pojechała. A pan Czesław gdzie jest? A jest. No jeszcze. Pan Czesław zna lepiej wszystkich, prawda? Nie, ja już mam tyle lat. Dobrze, zapraszamy basistę. Sebastiana. No czy mamy jeszcze recytator ma to jeszcze? No, oczywiście nie mam. Nie ma młodzieży. Ktoś został? Jestem z młodzieży. Ja jestem. No. Tak, panie są tutaj. Brawo. Młodsza młodzież. Czyli ogólnie brawo. Może pan Czesław. Jeszcze Aleksander Kopacki. Ojej. Aha. No ja. Prosimy pani. No i ładne zdjęcie do telewizji. Dobrze. Pięknie. Trzy, co robimy? Trzy, cztery. Dziękujemy! Dziękujemy wszystkich występujących, oczywiście własnym na samym końcu, ale serdeczne słowa wielkiego, naprawdę wielkiego szacunku dla pana dyrektora za umożliwienie nam tutaj warunków do prezentacji poezji. Czy to się podobało, państwo ocenicie? Już to pozostawiamy na pisarkach. Jeszcze raz bardzo dziękuję za... Chciałem państwu zdradzić tajemnicę. Czesław Nowak czekał na dzisiejszy wieczór 75 lat. Taki on jest ważny. Chyba o 2 godziny młodszy. Ale niech, dziękujemy pięknie. Rozumiem, że tutaj... Co prawda, ja go pamiętam tylko 74, ale jestem o rok młodszy. Jeszcze pan dyrektor tutaj jest. Tak, z wielką ochotą. Dziękuję bardzo państwu za wspaniałe występy, za wspaniałe wiersze, wspaniałą muzykę. No, ja niestety dzisiaj się nie ograniczyłem tylko do otwarcia i zamknięcia imprezy, ale niemniej jednak był to dla mnie wspaniały wieczór, duże przeżycie. Także panie Czesławie, panie Mirosławie, którego już nie ma dzisiaj chyba, tak, z nami. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Panie Czesławie, warto było czekać 70 ile? 75. No.
drobne... Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie z panem nie będziemy musieli czekać kolejne 75. Ja też mam taką...